Szansa Chess Open, turniej szachów szybkich, Pałac Kultury i Nauki Warszawa i jest runda piąta i obejrzymy może partię z drugiej szachownicy, gdzie grają młodzi zawodnicy Miłosz Szpar i Grzegorz Nasuta. Tu były też prośby od użytkowników na czacie, żeby partię Miłosza właśnie zobaczyć. W poprzedniej rundzie ze względu na awarię szachownicy nie daliśmy rady nawet zobaczyć, w jaki sposób on wygrał, a teraz możemy już przejść do jego partii z arcymistrzem Grzegorzem Nasutą i rozpoczęło się partią hiszpańską. E4, E5, skoczek F3, skoczek C6, goniec B5, skoczek E7. To jest wariant Kocjo, tak? Tak, nawet okay. Raz tak zagrałem w partii klasycznej i wygrałem. Natomiast po skoczek C3 pamiętam, że silnym ruchem było D6. Okej, okay, D6. Nastąpiło skoczek G6. Nie wiem, czy to jest zły ruch, natomiast... Oj, H4, Szparu tutaj przygotowuje ruch H5. No, taki myślę, że... standardowy plan, chociaż nie wiem, czy dokładnie w tej pozycji to jest teoria, natomiast H4, H5, tego mówi się skoczki, lubią łaskotki, więc tego skoczka można po prostu wykurzyć. Natomiast tutaj chyba... Skoczek D4 kontra w centrum ze strony Grzegorza. No i czy będziemy teraz bić? Nie. Miłosz zadecydował, że gra goniec C4. Atakuje pionka na F7 i trzeba uważać na Mataszewskiego. Skoczek F3 Hetman F3 i jak zagramy na przykład goniec E7, tak, no. To będzie mat. No tak, gdzieś tam trzeba uważać, jest to newralgiczny punkt i poszło H5. Ale jak jest H5, to czemu no to teraz właśnie... nie skoczek G5? Właśnie, właśnie. Zaraz, skoczek zaraz. E6 zapewne, tak? Tak, okej. Okay. No to dość śmiesznie te figury natomiast są rozstawiane. Ciekawi mnie, a nie, nie można. Nie można zbić na D4 i zagrać hetman F3, bo wtedy nastąpi... Jest komentarz, że troszeczkę nas słabo słychać, czy musimy mówić głośniej, czy też, czy wszystko jest dobrze. Tutaj pytanie do naszego realizatora, czy jest dobrze. Natomiast tak, H4, H5, okej, okay, no to jak inaczej rozwijać? No D3 można sobie zagrać, jakoś dokończyć ten rozwój, no ale można też w sumie rozważać bicie na D4, trudno to powiedzieć. No nie do końca chyba. Bicie na D4 musi być uwarte jakąś konkretną grą. Skoczek G5, Miłosz, D5. Okej, okay, wow. D5, wow. No jednak skoczek E6, no fakt, że skoczek E6 chociażby nawet po biciu, może te pionki by takie były nie ale, najlepsze. Ale ofiara piona ze strony Grzegorza i dlaczego to jest takie dobre? I zagrane tak szybko. No właśnie. Okej, okay, teraz dużo lepiej. To dziękuję, dziękujemy czujnym widzom. Tutaj jak najbardziej, jeżeli macie jakiekolwiek sugestie, uwagi, to piszcie, mówcie. My was tutaj czytamy. A wracając do partii, właśnie D5, arcymistrz Nasuta. Szybko taki ruch zrobił. Goniec G4, wow. No, spora dynamika tutaj jest. Czy natomiast to jest dobre w ogóle? Wygląda... Ale czy to jest przygotowanie, że on tak szybko gra. Jeżeli by było przygotowanie, to byłbym pod ogromnym wrażeniem. No przede wszystkim zobacz, że ten pionek H5 się w ogóle przydaje, tak? Tak, ale czemu nie możemy teraz zbić na F7 piona z szachem? Nie mam pojęcia. Czy możemy, tutaj, nie wiem, o co chodzi? No generalnie to jest coś niesamowitego, co tu się dzieje w tej partii. Pozdrawiamy też Kamilka Duchownego, który tutaj pisze, że ładnie cała transmisja wygląda, F3, bardzo nam miło. H4, tu się dzieje, widać, że dobrą partię wybraliśmy. Grzegorz funduje nam niesamowity pokaz gry, w sumie nie wiem jakiej. To musi być coś, co on zna. Tak, coś chyba tak. To musi być przygotowanie. Grzegorz jest znany z dobrego przygotowania debiutowego. Natomiast no nie spodziewałem się, że też w takim rzadkim wariancie no, ma takie analizy. Ja się zupełnie nie spodziewałem i rzeczywiście Szparu też jest zdziwiony. Co Miłosz, tutaj się dzieje? Tak, wszystkie też... figury podbicie podstawia mi arcymistrz, czemu ja ich nie mogę bić? A okazuje się, że chyba nie będzie tak, można. Jeżeli teraz pogonię bijem... C7 to król D7 tak, powędruje i się tam nic nie dzieje, a skoczek na G5 wisi. W sumie tu też wisi. Jeżeli zbijemy wieżą skoczka na H4, to wtedy hetman G5 i atak na wieżę. Co tutaj się dzieje? Wydaje mi się, że Grzegorz może już przechwycić całkowicie inicjatywę. Może tak być. No też no chyba tego skoczka z H4 trzeba wyeliminować, bo inaczej skoczek G2, tu też jakaś tam presja jest. No ale co, wieża H4, hetman G5 i czarne mają inicjatywę, bo to wszystko z tempem idzie. Poszło D3, konsolidacyjne, żeby tutaj skoczka przytrzymać i skoczek G2 od razu. No, Grzesiek jest chyba w przygotowaniu jeszcze,
niesamowite. Co on tutaj gra? I skoczek F4 po ruchu król F2. Zakłóca komunikację między gońcem z C1 a skoczkiem G5. Przestawię może te posunięcia. Bardzo dobry ruch. Tak, no i teraz nadal ten skoczek na G5 wisi. Król białych został po prostu ogołocony. Teraz zobacz, jak goniec wejdzie na C5, wieża wejdzie na F8. To jest koniec partii, to już jest koniec. To się nie poskłada po prostu. No coś niesamowitego, żeby czarnymi w takim wariancie rzadkim taką dynamikę gdzieś tutaj zdobyć. No, nie wiem nawet, co powiedzieć dokładnie i nie wiem, co doradzić Miłoszowi. No, to już Miłosz ma zupełnie przegrana pozycja. Ile ma? 6 minut jeszcze. No, może się jeszcze zastanowić, może nawet warto się teraz zastanowić nawet ciut dłużej. No, ale nie wiem, czy to coś pomoże. Tutaj my patrzymy bez komputera i tak się staramy po ludzku wam komentować. Natomiast jest tutaj komentarz, że po goniec F7, król D7 jest minus 3. Czyli już totalnie wygrana pozycja czarnych. Tak. Niesamowite przygotowanie Grzegorza. Mhm. Czy jest gdzieś możliwość uzyskania zapisu partii? Tak, partie są na Chess Managerze podlinkowane jest do transmisji. Trzeba wejść w zakładkę turniej i zjechać trochę na dół i będzie tam link do transmisji. Także naprawdę, naprawdę niesamowite zagranie ze strony Grzegorza. Zobaczymy, czy jeszcze Miłosz będzie w stanie w jakikolwiek sposób wrócić do tej partii. Wygląda na to, że nie. Szczególnie z takim przeciwnikiem, który ma teraz ponad 9 minut, widać, że jest przygotowany. Pytanie jeszcze, jak daleko ma policzone to wszystko. Odbije G4. No może teraz tego już nie miał policzone, bo no teraz się zastanawia. Ale tak, no naturalnie. Odbijamy na G5, a potem tak jak mówię, goniec C5 i jeszcze wieża F8 wchodzi. A król jest w pełni bezpieczny na D7. A białe figury skrzydła hetmańskiego na razie zupełnie poza grą. Zupełnie. Król bardzo słaby, więc to jest po prostu wygrana. Natomiast trzeba jeszcze wykazać się pewną precyzją. I hetman G5, tutaj chwilę namysłu było u Grzegorza, więc chyba tutaj skończyła mu się teoria, no ale pozycja jest po prostu wygrana, więc tak, no goniec C5, wieża F8, to o czym mówiłem, straszne groźby. Trudno jakikolwiek ruch zasugerować teraz. No. Więc cóż. No i jesteśmy w szoku po prostu. Nie wiemy, co powiedzieć nawet. Jeszcze jakiś motyw w stylu hetman F6 teraz jest też możliwy? Tak. Żeby wykorzystać jest możliwości sporo. No po prostu słabość tego króla na F2. To jest właśnie to. To sprawia, że pozycja białych jest po prostu tragiczna. Materialnie jak jest w ogóle równo, tak? Równo pionków. No równo pionów, równo figur wyjątkowo. Mhm. Natomiast król, mimo to, że też z czarnych wyszedł na D7, to tak naprawdę nie ma jak go w ogóle atakować. On jest tu w pełni bezpieczny. Tak, no i Miłosz, myślę, że teraz, znaczy już trochę wcześniej sobie uświadomił, że coś jest nie tak, ale teraz myślę, że już powoli godzi się z tym, że nie ma co tutaj zbierać. Aczkolwiek mam nadzieję, że jeszcze poszuka jakiegoś posunięcia, jakiegoś planu, który może przynieść jakiś skutek. Król G3 tutaj schodzi z linii F, zarówno też schodzi z tego gońca C5 potencjalnego, ale czy ten król tutaj może przeżyć? Goniec S7 myślę, że może być niezłym posunięciem. A4 to król H2 się gdzieś tam schowa. Ja chciałbym właśnie zagrać goniec E7 i HG. Jakoś otworzyć linię. Żeby otworzyć ten front kolejny. Może nie od razu HG, bo wtedy hetman by odbił na G4, zaatakował. Tak, tu pytanie skoczek E2 szach, ale to nie za bardzo, bo bije. Ale hetman G4, hetman G4. Aha, okej. Okay. Taki myk. To już jest koniec chyba. Bardzo ładna taktyka znaleziona przez widza. Skoczek, okay, to skoczek E2, jak skoczek zbije hetman G4, matuje, a o ile nie matuje, to zdobywa minimum wieżę. Albo hetmana tam, tak, w sensie. No, tak czy siak, generalnie. Skoczek E2 rzeczywiście bardzo ładny. Zobaczymy, czy Grzegorz znajdzie. Tak. Ale jestem przekonany, że tutaj goniec C5 też by obiektywnie wygrywał. Tak? Tu jakikolwiek ruch rozwojowy nie będzie złym i nie wypuści przewagi. Natomiast skoczek E2 to jest po prostu boom. Po prostu jedno wielkie boom. Mhm. No i czy Grzegorz znajdzie? No ma tutaj ten komfort.
ma jeszcze ponad 7 minut, więc może nawet 3 minuty policzyć. Nawet 7 minut może policzyć, jeżeli zagra, ale skoczek E2 i będzie matował. Tak, ale czasem lepiej właśnie nie ryzykować. Najlepiej nie schodzić poniżej tych kilku sekund tam, bo wtedy są nerwy i czasami można złapać nie za tą figurę, co się chciało. To prawda, to prawda. To się zdarza. Jak, no może to brzmieć bardzo śmiesznie, ale po prostu lepiej się nie doprowadzać do takiej sytuacji, gdzie tam... Tego czasu jest właśnie za mało. I myślę, że z tą partią zostaniemy do końca. Nie ma sensu przechodzić na jakąkolwiek tak, inną tak, teraz. Zobaczymy właśnie ten koniec. No i czy a może, to... może nie będzie końca. A może nie będzie, może ale się też okaże, to też będą wtedy emocje, jeżeli arcymistrz Grzegorz Nasuta gdzieś tam coś pomiesza. Szanse, tak jak mówimy, są na to bardzo małe, ale różne rzeczy się dzieją. No pytanie, czy widzi już teraz skoczek E2 i go liczy, czy na razie rozważa... Okej, okay, tak się wydaje. Bo wariant, który możemy pokazać, to jest skoczek DE2, skoczek E2, hetman G4, król F2. I teraz na hetman G2 jeszcze król E3 można zagrać. I po skoczek E2 odbijamy figurę. No i jest na pewno totalnie, zupełnie wygrana pozycja, ale nie ma to, nie jest to natychmiastowy koniec. Grzegorz już wykonał jakieś posunięcie. Koniec C5 jednak. Okay. Spokojnie. No jeszcze może ten ruch skoczek E2 przygotowuje. Nie jest to. Natomiast tutaj. No tak, bo może to nie było wszystko takie banalne do policzenia. No goniec C5 to król E1 zapewne. Pewnie jest dobrze, ale trzeba to jeszcze pokazać. No właśnie, tam może jest gdzieś ten mat, ale nie właśnie. Po królu 1 będzie mat, skoczek G2, król D2, goniec E3. Ojku, już tutaj nie ten wariant pokazałem. Już dobrze, wróćmy do partii, bo poszło właśnie goniec C5 w partii, które tak jak też jest dobre. Skoczek E2 było fajne, natomiast czasami też nie ma co właśnie liczyć jakichś takich wariantów, skoro można wygrać po prostu naturalnymi posunięciami. I wieża H4. No i teraz broni pionka na G4, więc skoczek E2 nie będzie już dobre po prostu. Ale tutaj minimum goniec E7 mogę zagrać. No na pewno, goniec E7 to jest taki ruch, ta wieża musi tak wrócić. Jeszcze można na H2 zagrać z jakiegoś powodu. Wątpię, żeby to cokolwiek zmieniało, aczkolwiek po HG hetman G4 szach wymieniłyby się hetmany. Znaczy tam pozycja byłaby świetna, ale to byłaby też droga, żeby coś tam można zgubić. Więc kusiły mnie gdzieś jakieś... O kurczę, tutaj widz, nie wiem, czy sprawdza to na komputerze, czy jak to tam, bo jakiś niesamowity wariant jest. Ale to pogonie z F2 nie ma. Znaczy mata jeszcze nie ma tam, ale może gdzieś tam... może tam gdzieś dalej jest mat, bo tutaj można stać... Skoczek H3 i co? Ja nie wiem w sensie, gdzie jest ten mat. Tu. Ej, wieża H6 nie ma. Nie, to chyba byłby taki... Czy to jest przesada? To chyba byłaby przesada. Może być, ale może też się okazać, że gdzieś tutaj coś jest. Ale raczej, jeżeli nie trzeba, no to nie idziemy na takie warianty. Chyba, że Grzegorz policzy wszystko do mata i zgarnie nagrodę za piękność, taką nieoficjalną. Znaczy, no jest świetnie, ale ja tak nie widzę. Znaczy, goniec C7 albo wieża F8 bym zagrał tak po ludzku. I wieża F8 następuje, więc naturalne zagranie. No, trzeba wprowadzić ostatnią figurę do gry. Policzyłem wariant, Piotrze. Goniec B3, skoczek FE2. Co ty na to? Okej. Okay. Goniec B3, skoczek FE2 i chyba wygrywam od razu. No może tak być, bo rozumiem, może że tam nie. Jakieś gońce F2 na końcu będą. Nie, wiesz, F3 chciałem zagrać. Ale goniec F2 też dobre. Tam jest dużo możliwości. Tak jak już wieża wejdzie, no to właśnie ona może na F3 gdzieś wchodzić, jak też... Goniec C4 i chyba skoczek F2 powinno wystarczyć. Jak zbije skoczek, to wtedy wieża F3 wchodzi. Tak, to jest proste do policzenia, po prostu tutaj zabieramy materiał i tyle. Jeszcze trzeba być ostrożnym, żeby nie podstawić hetmana pod bicie, bo tutaj mamy związanie goniec C1, skoczek F4, hetman G5. To wszystko stoi na jednej przekątnej, natomiast wydaje mi się, że to tylko kwestia czasu, żeby Grzegorz znalazł jakiś sposób, żeby partię wygrać. Nie musi być ten, co wspominałem, nie musi być jakiś inny, o którym też może mówiłeś, tylko
ten jakiś jeden wystarczy, byleby wygrał. Bo gdyby coś przepuścił jakąś okazję, to jest po prostu byłaby tragedia. Mhm. Tak, i Grzegorz teraz liczy warianty. Czasowo się zrównał z Miłoszem, prawie 30 sekund wyłącznie przewagi. Wcześniej to było kilka minut, ale to jest moment, w którym on może partię skończyć od razu, więc warto poświęcić troszkę więcej czasu. Mhm. I skoczek F2 nastąpiło. Okej, okay, czyli mamy to. I koniec partii, tak? Skoczek F2 po prostu Miłosz się tutaj po prostu poddał. Pięknie, pięknie to zagrał Grzegorz. Wiadomo, że to było przede wszystkim na podstawie świetnego przygotowania, albo przynajmniej takiej wiedzy. Natomiast potem wykończenie też naprawdę, naprawdę niczego sobie. Tutaj już Miłosz chyba pyta, czy to jest przygotowanie. To jest jakiś wariant, coś tam, Grzegorz tam się podśmiewuje, że. Tak, ja właśnie, tutaj... patrzyłem to dawno temu. Tak, tutaj. Jeszcze jak tam, jak ty w szachy nie grałeś, to tak, ja takie warianty W 99 znam. Analizowałem ten wariant z trenerem. Grzesiek miał 3 lata, ale, tak. Ale no pewnie analizował. Okay. Nie wiedział, co to szachy, ale pewnie analizował taki wariant. Tak,